siema, hejos, my lecimy na Godziembę testować mój regulowany grab bar. Testy wyjdą pomyślnie, zaczynamy produkcję. Tomek będzie mnie ogrywał, Kuba też, nie? Tak jest. Tak jest. Siema, siema. Dzisiaj nie jeżdżę, dzisiaj jest wielki dzień. Testowanie wynalazków majstrów. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy sprawi się. O, w końcu! Jeszcze raz tu! Siema! Siema! A ty znowu śpisz? Śpię dzisiaj. Tak wyjątkowo. Tak wyjątkowo? Jak ty zawsze śpisz, jak jedziemy? Ja będę tak. Muszę dzisiaj się bacznie przyjrzeć tym testom. Tak. I chyba kolejny projekt tych grabbarów to będzie cebula, nie? Cebula, no. Tam... Grabbara do czego? Do? Kajo? Nie. Yeah. Do czego, Kuba? Do? Do LTZ. Do LTZ? 250? Super. Będzie tak to chodziło? Będzie. Kolejny projekt to wleci grabbara regulowanego do LTZ. Jutro, słuchajcie, gdzie jedziemy, Kuba? Gdzie jutro jedziemy? Jutro po LTZ. Daleko? 250, no tam 293 kilometry. Tak, Tomek? Gdzie? Pod granicę niemiecką, nie? Tak. Dobra, lecimy, czekajcie na testy. Ja sam jestem ciekawy, co to wyjdzie, aż po prostu nie wiem. A ty, Tomek? Ciekawy jesteś, co to wyjdzie? Ale z czym? No z grabbarem, testy. A. No przecież to jest najważniejsze teraz. Będzie dobrze, bo dobrze będzie. Dobrze będzie. Moim zdaniem czyli będę testował na stojąco, na siedząco i na leżąco. Na klęcząco i na leżąco. Git. Git. Lecimy. I nakładzie, i obok kłada, i... Tak, tak. I przed, i za. Wjedziesz. I w busa wjadę. Kurteczkę? No. Czy bluzę w sumie? Pożegnalna jazda. A czemu pożegnalna? Kajo? No bo jutro wlatuje LTZ. Siema, hejos. Chciałem wam zaprezentować... produkt mojego pomysłu i mojej produkcji własnoręcznej. Jest to grabbar regulowany do nauki jazdy na kole. Tutaj Oskar demonstruje, jak możemy wysunąć daleko te nasze kółka, czyli jedno i drugie wysuwamy. Różnica jest 9 cm między różnica teraz tym jest a tym. 9 cm. Tradycyjny grabbar gdzieś sięga z kółkami dotąd. Nasz w oryginale, czyli ten przechył już też mierzyliśmy. Po prostu w tej pozycji, jak postawicie kłada, będzie szedł cały czas na dół, nie będzie szedł do tyłu. Czyli już tutaj mamy pierwszą zaporę taką, pierwszą regulację, która uniemożliwia, żeby kład was wywalił na plecy. A przy tym to już w ogóle było, nie? A przy tym już idealny w ogóle. Kąt do jazdy na kole. Przy tym ustawieniu kółka, według tych moich ustawień, nie spadniecie z siedziska, nawet jak ustaniecie sobie na te kółka. No także, no do nauki. Ja będę teraz właśnie to testował. Do nauki bardzo dobra rzecz. Tutaj akurat w tym grabbarze, ten grabbar zrobiłem pod Raptora 700, czyli ma już wspawane uszy z nakrętkami, gdzie można przykręcić i plastik, i kierunkowskazy. Tutaj zostawiłem na tablicę rejestracyjną chowaną. I we wnętrzu ma takie uchwyty na gumki, żeby trzymały lampę. I no, cały ten zadup tylny. Tak to wygląda w Raptorze. Tutaj mam tą wspawaną ogranicznik, żeby tutaj sobie nogę swobodnie stawiać, czyli to nawet duży but enduro wejdzie bez problemu. W razie co każdy może sobie dowiercić dziurkę jeszcze. Jak komuś nie pasuje, może sobie jeszcze dowiercić dziurkę, ale właśnie ja po to robię dzisiaj testy, żeby sprawdzić to, czy jeszcze jedną regulację zrobić. Nie na dwie, tylko może na trzy. Zobaczymy, jak to będzie zdawało egzamin. Czyli będę testował na kolanie, na siedząco i na stojąco. Właśnie na takim terenie, na trawie, na takiej łące. Dlatego duże kółka są do nauki jazdy na kole, na ośce.
założone takie duże, dlatego są takie duże, ponieważ małe te kółka od deskorolki na takim terenie, jak kład stanie, będzie wam ryć ziemię, a te po prostu, ziemię i trawę, a te po prostu przelecą i nie zaryją. No i one jeszcze dają ten dystans przez swoją wysokość, przez swoją średnicę, te malutkie kółeczka, tak. Wtedy jest większy kąt, a teraz tak. Będzie mniejszy, nie? Tak. I są bardzo szeroko rozstawione, czyli będzie bardzo stabilnie. Dobra, no to ja testuję. Dużo zapytań już jest odnośnie tego grabbara. Pytacie mnie, jaka cena i co i jak, a ja jeszcze tego nie wiem. Muszę to dopiero ustalić. No. To lecimy! To co, zaczynamy test grabbara? Tak. Na tym, najpierw na tym krótszym wysunięciu. Tak. Petarda, ty! Luks! Ale w tamtą stronę. Od razu mnie ustabilizowało i miałem czas na naruszenie tego hamulca. Dobra. Jest Kuba, a tam jedzie na tor. Nauka prosta się staje. To nie są tanie rzeczy takie biegania. Też takie? Tak, dobrze, fajnie tu jest, bo tutaj noga nie ma problemu z włożeniem nogi, nie? No. A jeszcze zapasuje, nie? Zachowują? Elegancko. Elegancko. Mega zadowolony jest. Jak, Oskar? Super. Testy? Super. Wszystko chodzi. No, bo te grabbary, te takie zwykłe, no. One mają tutaj, nie? Tu mają to, jak tak. Tu nogę trzymasz, to szurasz nią po ziemi jadąc, nie? Tak. A tu jest tak daleko, że nawet nie... Jest dobrze, bo wiesz, jest jeszcze luft, nie? No. Że nie celujesz, tylko wkładasz... Super. No to co, od wtorku zaczynamy produkować. Nagranie było okay, siema, siema. Dzisiaj nie jeżdżę, dzisiaj jest wielki dzień. Testowanie wynalazków majstrów. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy sprawi się. Czy będzie lepsze niż standardowe? Dzisiaj wiesz, jaką Tomek rolę mamy? Dzisiaj jesteśmy cheerleaderki. Będziemy kibicować grabbarowi. Wydaje mi się, że dla początkujących amatorów jak ja to będzie chyba dobre. Bo go wyciągnę i on wtedy nie będzie stawał tak w pionie. To było dobre. Znowu poszedł do góry. Przejechałem kawałek, miałem czas na to, żeby nadusić hamulec. Ale sądzę, że jeszcze trzeba o dobry centymetr je wysunąć. Tak. I wtedy będzie jeszcze lepsza pozycja do tej nauki. Czyli o centymetr w tej pierwszej pozycji wysuwamy tutaj. W końcu. Jeszcze raz tu! No to... Słuchaj, a to ustawienie to? O centymetr wysuwamy kółko. Jeszcze. Jeszcze. No, ale to albo zrobić na przykład nawet dwa i niech każdy sobie reguluje. Super, jestem mega zadowolony.
No tu już wtedy masz rację, dowolność, można nawiercić ileś otworów, tak nie? Tak gruby materiał, że, no, że tu się i wtedy stanie. Każdy pod siebie może to ustawić, tak, już, może nie? Sobie ktoś jeszcze no. To zrobić. No to dawaj, testuj dalej, wytrzymałeś. Nie są tanie rzeczy takie biegania. Mega. Jak to Tomek? Dobrze. Też takie? Tak, dobrze, fajnie tu jest, bo tu noga nie ma problemu z włożeniem nogi, nie? No. A jeszcze zapasuje, nie? Elegancko. Elegancko. Mega zadowolony jest. W czasie jazdy kółka dobrze się zachowują. Nic się z nimi nie dzieje. Jest dobrze. O, teraz poszedł wreszcie. Od razu klata, strzelaj. Kupuję łąkę i trenuję. Z miejsca strzel z klamki, to ci się podniesie, tak jak za pierwszym. To jest idealne ustawienie i do jazdy z kolana i na siedząco. Petarda. Tylko się trzeba przełamać na siedząco, nie? A nie, bo ty masz siedzenie, to ty na pewno w ogóle nie zjeżdżasz, nie? Nie, nie zjeżdżam. A inni jak nie mają siedzenia, to na stopku jeżdżą? Słuchaj, a to ustawienie to? O centymetr wysuwamy kółko. Jeszcze. Jeszcze. No, ale to albo zrobić na przykład nawet dwa i niech każdy sobie reguluje. Super, jestem mega zadowolony. No tu już wtedy masz rację, dowolność, można nawiercić ileś otworów, tak nie? Tak gruby materiał, że, no. Że tu się i wtedy stanie. Każdy pod siebie może to ustawić. Tak, może nie? Sobie ktoś jeszcze no. To zrobić. No to dawaj, testuj dalej, wytrzymałeś i... Mała przerwa. Mają to, jak tak. Tu nogę trzymasz, to szurasz nią po ziemi jadąc, nie? Tak. A tu jest tak daleko, że nawet nie dotyka. Jest dobrze, bo wiesz, jest jeszcze luft, nie? No. Że nie celujesz, tylko no. Wkładasz... Super. No to co, od wtorku zaczynamy produkować. To co, na weekend dla cebuli będzie? Na weekend dla cebuli? Dla cebuli to będzie pieczarka. Jak wymienisz olej, to będzie.
Także słuchajcie, jak ktoś chce takie coś zamówić, to na claudia2@gmail.com lub na Facebooka, na Blegopso. Do każdego kłada robimy. Jak będzie jakiś trudny, można przywieźć kłada na miejscu, zrobimy. Do motocykli prototyp też będzie robiony. Na wzór bety na razie, nie? Ale wahacze wszystkie motocykle mają równe. No, ale to jest bezpieczne i trwałe i nie wyrywa zadupka. To nara, hejos. Siema. Siema. Mega testy wyszły, jestem szczęśliwy, super, po prostu mega. Grabbary dla każdego do nauki jazdy będą. Kto tylko chce i czuje taką potrzebę, to w końcu bez strachu będzie mógł robić to, co lubi. Hejos.